Halo, halo, czy mnie słychać? Dajcie znać, czy dobrze ustawiłem wszystko. Cześć Kamil. No, wychodzę z zapalenia gardła małego, więc dobrze, że wydaję głos z siebie jakowyś, aczkolwiek już jest dobrze. Już jest dobrze. Jak mnie słychać, to najważniejsze. Nie liczy się, Kamil, jakość, a liczy się, wiesz, że tak powiem, co mamy do powiedzenia. Także witam, witam, witam wszystkich serdecznie. Na dzisiejszym spotkaniu biolowieczorkowym porozmawiamy sobie na tematy około immunologiczne. Mam nadzieję, że czat nie zaśmiecicie go jak zwykle i że będzie wesoło i nie nudno. Także ja sobie przygotowałem jakieś tam mini schemaciki, które mogą mi się przydać na odpowiadanie na wasze dziwne opowieści i pytania. Także tylko sobie to ściągnę na tablet tutaj, a możemy rozpocząć już powoli. Witam Dominika. Możemy powoli sobie rozpocząć naszą upojną podróż z pytaniami. Ja się zawsze cieszę, Kamil, bo jestem radosny człowiek, nie smutam, do przodu. Że co, mam płakać jak ty na klasówkach? Shade. Dobrze. No. 100 dni do matury? Nie wiem, ile, nawet nie wiem, ile dni, słuchajcie, do matury. Czy 100? Ktoś w ogóle liczy? Macie taki na pulpicie gdzieś taki zajebiaszczy, wiecie, zegar, który tam odlicza co do sekundy, ile jeszcze do 9 rano do matury? Czy niekoniecznie? Dobra. Immunologię będziemy, uwaga, uwaga, nie będę się wypowiadał mega, mega z tej immunologii tak akademicko, bo nie znam się na tym aż tak dobrze. Jak będziecie chcieli więcej posłuchać, to możemy tutaj zaprosić naszych studenciaków fantastycznych medycyny, naszych byłych kursantów, którzy uwielbiają nas odwiedzać i wtedy coś może więcej powiedzą. Natomiast też nie będę chciał zbytnio przesadzać z tą immunologią, żeby wam w głowie nie dać za dużo informacji, bo wy lubicie się nimi potem popisywać na maturze, na arkuszu i potem tego albo nie ma w kluczu, albo jest jakiś syf. Ale z drugiej strony, jeżeli wy tego nie do końca rozumiecie i coś wam nie zgrzyta, to wasz mózg jest tak jakby dręczony tym całym tą brakiem tego, wiecie, zakłapnięcia tego ostatecznego, to o to chodziło i wtedy jest słabo, bo nie rozumiecie, tak jakby czujecie, że nie rozumiecie tematu. Co robią limfocyty TS, HEDI? Skąd ty taką nazwę żeś wytrzasnął? No dobrze, TS albo inaczej regulatorowe, supresorowe, są to limfocyty, które będą wytwarzały pewne substancje, cytokiny odpowiednie, tłumiące, uspokajające HEDI, całą odpowiedź immunologiczną. To jest troszeczkę tak, że jeżeli pobudzicie już TH, helpersa, czyli naszego naczelnego generała, który decyduje o całej mobilizacji wojsk, to one cytokinami się same nakręcają. Podobnego mechanizmu, nie wiem skąd mam takie skojarzenia, ale podobnie jest z trypsyną w jelicie. Pamiętacie, że jak już się aktywuje trypsynę enterokinazami, to już trypsyna aktywuje kolejną trypsynę, trypsynogen do trypsyny, to jest takie sprzężenie dodatnie. Tak samo jest z limfocytami.
byś się zaraził jakimś główienkiem, to by się nakręciło, zaczęło działać i one by się nie uspokoiły. One by po prostu cisnęły, aktywowały się. Musi przyjść regulator, musi przyjść supresor, powiedzieć: panowie, pistoleciki odkładamy, koniec zabawy w wojnę, już nie ma wroga. Bo oni nie widzą, że nie ma wroga. One będą łupać, ile wlezie. Dlatego są tak zwane ta frakcja supresorów, która ma na celu tak jakby wyciszyć, uspokoić, wychillować. Tak, to jest ten stan. Dobra, a dalej. Weronika pyta, czy żeby TH stymulowało TC, musi dojść do prezentacji antygenu przez APC? No generalnie tak, bo żeby był aktywny helper, w ogóle uaktywnił się, no to powinno dojść do jego aktywacji i on potem nie dość, że ten helper aktywuje innych helperów, zmusza do proliferacji te wszystkie komórki, ale także przecież typowo książkowo, maturalnie, co macie wiedzieć, aktywuje komórki B do stadium plazmocytów tworzących przeciwciała, ale także cytotoksyczne. Ale popatrz, Weronika, jedna rzecz, jeżeli ty masz twoją zwykłą komórkę, która nie wie, co robi, bo została zainfekowana, czyli jakaś zła bakteria w ją zainfekowała, tak? No to ona oczywiście będzie pokazywała te antygeny tej bakterii złej na własnych białkach MHC1, bo takie tylko ma, bo nie jest VIP-em uprawnionym do pokazywania innych antygenów, bo MHC2 dotyczy limfocytów B, dotyczy makrofagów, komórek prezentujących dendrytycznych. Dlatego taka komórka, taki Franio Kowalski, typowa komórka twojego ciała, który po prostu, ups, zostałem zainfekowany, to on musiał być zainfekowany czymś, Weronika, zgadzasz się? Musiał być zainfekowany czymś, a skoro to coś już było w twoim ciele, to pewnie to coś już zdążyło być sfagocytowane przez makrofaga i już zdążyło być zaprezentowane na MHC2, czyli zdążył to wykryć już helper w międzyczasie, zanim Franek już był zainfekowany i helper już zdążył być aktywny. Także tak czy siak ta infekcja nie wzięła się znikąd, a skoro się wzięła i zdążyła zainfekować, to już zdążyła być ta fagocytoza z aktywacją helpersów, czyli one już pszczą na lewo i prawo cytokinami różnymi, które aktywują. Tu już produkcja przeciwciał będzie ruszała, tu już aktywacja innych helpersów, a w międzyczasie, jeżeli właśnie natknie się tutaj ten limfocyt cytotoksyczny, który działa jako limfocyt swoiście, to już te cytokiny i tak krążą, bo ten helper już tu robi swoje, dlatego to się w książce pomija, Weronika, to się pomija w książce, bo to i tak się dzieje, tylko mówi się, że jak cytotoksyczny wykryje, to zabija, ale de facto jego aktywność też jest zależna od helpersów, to już jest w bardzo jakichś takich zaawansowanych, można powiedzieć, źródłach podawane, nawet typowe źródła internetowe nie bardzo w ogóle tykają ten etap, my na maturze go nie tykamy, także tutaj cytotoksyczny robi swoje. My na maturze tak naprawdę mamy krótki, jasny podział. Cytotoksyk wykrywa twoją zainfekowaną nowotworową i niszczy, świat zamknięty, a helper musi mieć zaprezentowany antygen, tutaj obcy, i wtedy po aktywacji on aktywuje limfocyty B do plazmocytów. I tyle w temacie fagocytoza, aktywacja B przez T. Drugi świat zamknięty, umiem wszystko na maturę. Dziękuję, to by było tyle na dzisiaj, także trzymajcie się. Żartuję, ale tak mógłbym to zamknąć. De facto tyle rozumienia jest potrzebne na maturę. Dobra, bo pewnie czat już poleciał w dół, a ja się zatrzymałem. Insynuacje tam, Kamil, wiadomo, o co chodzi. Weź, tanie, spamujcie. Kogo Polski obchodzi?
Szczęśliwi czas nie liczą, cicho, pisała maturę. No i teraz zanim się dokopię do pytania, to będziecie siedzieć 10 minut, aż to przeczytam. Jak dochodzi do powstania pamięci immunologicznej? No więc właśnie część z tych komórek, bo teraz tak, taki limfocyt TH, jeżeli on wybierze frakcję B, a zresztą pokażę, bo się przygotowałem, czekajcie, bo tu mam dużo różnych rysunków, które sobie przygotowałem, dobiorę odpowiedni. O, na przykład ten. Wyobraźcie sobie, że w waszym ciele pływają komórki A, komórki Z, komórki B, komórki X, komórki Y i tak dalej, różne komórki, które w jakimś tam czasie spotkały się z antygenem. Za pierwszym razem przy takim spotkaniu z antygenem, tu jest kuleczka X, za pierwszym razem, moi kochani, oczywiście trzeba się uczyć, jak zbudować, co zbudować, taki konkretny kształt, który pasuje do konkretnego kształtu, czyli to, co się uczymy, gdzieś tam też miałam przeciwciała, tak zwane część paratopowa przeciwciała o to, żeby pasowała do konkretnego kształtu fragmentu antygenu, który nazywamy epitopem. My tak naprawdę nie będziemy się skupiać na tych nazwach epitop, paratop, tylko mówimy, że przeciwciało tym końcem zmiennym pasuje do antygenu. Tak naprawdę ono pasuje do jakiegoś tam konkretnego fragmentu tego antygenu. A także od razu odpowiem na Hediego, jak zbudowane są antygeny. Nie ma jak zbudowane, są konkretne cząsteczki, fragmenty cząsteczek właśnie, które istnieją. To są białka, to są glikoproteiny, to mogą być jakieś, nie wiem, elementy typu kurz, pył, jako alergeny, tak? Także tutaj no, różnie są zbudowane, to są jakieś istniejące cząsteczki, Hedi. Także to nie jest, że to musimy zbudować, mamy antygen. Nasze komórkowe antygeny to białka i glikoproteiny, ale wiesz, u bakterii to mogą być fragmenty ściany komórkowej, jakichś kwasów tej chojowych, jakieś nie wiadomo co, więc to nie ma takiej odpowiedzi, jak są zbudowane. Tak, że mają kształt mieć i koniec, kropka. Dobra, to teraz tak, wracając, moi kochani, więc za pierwszym razem, jeśli taki antygen się pojawi i wy nie umiecie jeszcze tworzyć przeciwciał, to macie takie specjalne, powiedzmy, komórki, no, niezróżnicowane do końca, które właśnie będą się kształtem starały dopasować. Tam zachodzi, też nie chcę tu walnąć jakiegoś kwasa merytorycznego, ale tak zwana rekombinacja poprzez mitozę, tak zwana rekombinacja somatyczna, to się jakoś tak dziwnie nazywa, czyli niekoniecznie mejozy dają nam źródło zmienności, ale zapomnijcie o tym na maturę, błagam, nie piszcie, że mitoza daje zmienność, a nic takiego. Tam się z pewnych genów powielonych wiele razy wybiera pewne fragmenty takim specjalnym alternatywnym splicingiem i po prostu na pałę się próbuje stworzyć kształt pasujący do kuleczki. Jak on przypasuje, to wtedy tak jakby komórka będzie gotowa na pobudzenie przez limfocyt TH selekcję. Nazywamy to selekcją klonalną, bo jak ten organizm to wykryje, a użyje tego przeciwciała jako receptor, to on wtedy jako limfocyt B na przykład poprzez MHC2, o taki tutaj typo, poprzez MHC2 on pokaże tę kuleczkę i wtedy będzie tak jakby dawał znać limfocytom TH, to ja umiem walczyć z kuleczkami. Dlatego TH, jeśli o ten tutaj pokazał te kuleczki na MHC2, i on potrafi walczyć tak jakby z tymi kuleczkami, bo on potem sfagocytuje to w przeciwciało i je zaprezentuje, tę kuleczkę, to wtedy podejdzie wasz limfocyt TH, który właśnie działając aktywująco pobudzi cytokinami tego limfocyta B do proliferacji, czyli selekcja nastąpiła po tym, i klonowanie, mitoza, a później oczywiście aktywacja cytokinami i produkcja przeciwciał. Dlatego inny schemat, proszę bardzo, macie różnego rodzaju komórki B, które produkują różnego rodzaju, tak jakby mają zdolność przeciwciał, one wiążąc się, to się połączy z antygenem, ta nie, więc ona tak jakby zostanie wykryta przez limfocyt B, TH do aktywacji.
I teraz mamy formację klonów, Gwiezdne Wojny, atak klonów. Generalnie one się klonują, 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 mitoza, wszystkie umieją tworzyć te przeciwciała, mitoza. I uwaga, prawie wszystkie, nie wiem jakie są procentowe tutaj udziały, ale większość z nich się aktywuje, ale część pozostanie nieaktywna. Co to znaczy, że pozostanie nieaktywna? Nie przekształci się w te aktywne plazmocyty, których żywotność jest ograniczona ze względu na jakiś przepotężnie nadwyrężony metabolizm i one pozostaną jako komórki pamięci. Gdyby generał ma wojsko i jak ma 100 żołnierzy, powiedzmy, aktywowałby 100 i rzucił do walki, to oni by z wykończenia, nawet jakby wygrali, to by umarli. Bo tak działają białe krwinki po aktywacji. One po prostu zdychają z nadwyrężenia aktywności i po prostu by padły już takie zróżnicowane. Dlatego generał powie, słuchajcie, 95 bierzecie mieczyki, tarcze, tam idziemy, bijemy się, a 5 ściąga galoty, zakłada rajtuzy, bierze gitarę, harfę, lirę czy cokolwiek tamtego i lecicie w las, lecicie do tawern i głosicie dobre dzieje, jak my walczymy z wojskiem. Jak na przyszłość, żeby cały lud Boży wiedział, jak walczyć z tymi barbarzyńcami. Czyli limfocyt TH, generał, tak jakby zostawia sobie małą frakcję komórek żołnierzy nieaktywnych i robi z nich takich pamiętliwych, żeby one żyły sobie, żyły i później na przyszłość, żeby można ich było wybrać na zasadzie ja mam przeciwciało, mnie generale proszę aktywować, bo ja umiem walczyć, bo ja to pamiętam, bo nie zostałem wtedy żołnierzem, tylko zostałem jakimś muzykiem nadwornym, który pamięta, głosi, śpiewa, a potem się aktywuje w wojsko. Także pamiętajcie, że te komórki pamięci to są de facto takie frakcje komórek, które nie uległy aktywacji, dlatego później przy następnym secondary response, kiedy mamy rzeczywiście kolejną ekspozycję na kolejny antygen, mamy już gotową komórkę, która ma przeciwciał, tak jakby zdolność tworzenia tych przeciwciał. A skąd się biorą te pierwsze komórki przy odpowiedzi pierwotnej? No toż właśnie one muszą się tak jakby metodą prób i błędów nauczyć tworzyć pasujący kształt, pasujących przeciwciał. I dlatego ta pierwotna odpowiedź jest tak z takim opóźnieniem nawet kilkudniowym, bo to zajmuje po prostu tym komórkom niestety czas na taką powiedzmy no budowę. Ale to jest mega skomplikowane, jak mając 20 kilka tysięcy genów, no w ogóle tworzymy kilkadziesiąt, 50 tysięcy białek do życia, proteom zawsze jest większy niż genom, natomiast miliony różnych przeciwciał potrafimy tworzyć, mając tylko kilka genów do dyspozycji, takich genetycznych genów powiedzmy. Miliony różnych kształtów, przecież to się nie spina. Gen koduje polipeptyd, koduje kształt, no kilkanaście, nie wiem ile tam jest tych 10 genów, miliony, a no właśnie, to już są bardzo takie głębokie zawiłości genetyczne, także tak to wygląda. Daniel, jakie są główne rodzaje limfocytów T? Ty masz znać, Danielu, drogi, TH i TC, tyle cię obowiązuje na maturę. Można powiedzieć, że cytokiny przyciągają komórki odpornościowe. Można, cytokiny też aktywne. To jest najróżniejsza frakcja, natomiast interleukiny na pewno mają też zdolność tak jakby takiej trochę chemotaksji, można powiedzieć, przyciągania, ale to również ten, Michał chyba, tak? Bo zmieniłeś na DNA. To też no, przeciwciała same, znakując komórki, też mogą ściągać. Hedy, tak naprawdę nie znam się aż tak na immunologii, czym rozróżnia się tuczno od bazofilów, ale bazofile generalnie są we krwi i jej praktycznie nie opuszczają i tam produkują histaminę, heparynę, natomiast komórki tuczne są zróżnicowanymi komórkami już w tkankach, szczególnie w takich, w pobliżu właśnie jakichś tam miejsc takich
typu skóra, typu błony śluzowe, w tkankach łącznych one chyba siedzą. I one nie są komórkami krwi. Czyli tak jakbym miał na szybko zapamiętać do matury Hedi, to bazofil i tuczna to jest praktycznie to samo, tylko tuczna się utuczyła i siedzi w tkance, a bazofil sobie bryka we krwi bez krwinką, bo uczę się jej jako krwinki. Finito. Powinno ci starczyć to do wszystkiego. Przy alergicznych Kamil są oba, ale ty na maturze w pierwszej kolejności masz mówić o bazofilach, a eozynofile kojarzyć z robakami pasożytniczymi i walką z obcymi białkami. Nie wiem, czy to jest charakter kwasowy, trzeba by to doczytać, natomiast nie wiem, czy to nie chodzi, natomiast nie wiem, czy to nie chodzi o sposób po prostu tam przy odpowiednim barwieniu ich, które są jakieś tam barwniki specjalne chłoną, dlatego tak się nazywają, natomiast nie to, że charakter kwasu mają czy zasady, bo to jest komórka, że ona nie ma odczynu. A także tutaj zerknijcie, Kamil, może ty jesteś nadaktywny, że no tu charakter kwasu, to chyba chodzi o jakieś tam specjalne barwienia tych krwinek, dlatego takie nazwano. Natomiast to nie ma nic wspólnego z jakimś, no wiecie, zasadą czy coś. Dobra. A makrofag, jak będzie miał MHC2, antygen jakiegoś patogenu, to limfocyty B wykrywające na antygen... Nie rozumiem DNA, ale generalnie tak. Dobra, już wiem, o co biega, gdzie nie zgrzyta, pewnie wiem. Uwaga, uwaga, chodzi o to, że jeżeli macie obcy antygen, powiedzmy, że jest to, nie wiem, jakiś tam, dobra, trójkącik, to jest obcy antygen. To teraz tak. Makrofagi i komórki dendrytyczne, one ten antygen, oczywiście on jest na jakimś pewnie patogenie, tak, na jakiejś złej bakterii, one ten antygen, jak sfagocytują, to one go zaprezentują, oto jest ten antygen obcy, czemu nie używam kolorków, oto, na MHC2, po co, aby go zaprezentować TH. Czyli to jest ta słynna prezentacja. Natomiast limfocyty B mają receptory przeciwciała, o Boże, 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 tak z głowy, to są przeciwciała IgD, które jak się połączą właśnie z tym obcym antygenem, to uwaga, on to fagocytuje, tak jakby endocytozę przeprowadza, czyli może uda mi się to jakoś narysować, o, ten limfocyt B robi coś takiego, że opłaszcza to przeciwciało, zasysa je do środka i potem ten limfocyt B, to przeciw, on ma tu dalej te swoje, on ten czerwony antygen przedstawi też na MHC2. Ale uwaga, on tego nie robi po to, żeby zaprezentować TH, tak jak robił to ten, tylko on robi to po to, żeby aktywny TH podszedł do niego i wiedział, że ten niebieski B jest zdolny do walki, bo ten zielony B walczy z jakimiś kuleczkami, a fioletowy B będzie walczył z kwadracikami, a tylko ten niebieski walczy z trójkącikami. Czyli de facto to nie jest taka prezentacja dla limfocytów TH, tylko to jest po prostu on wziął i on chorągiewką, ja umiem, on po prostu się zgłasza do odpowiedzi. On się zgłasza przez te niby prezentacje, żeby właśnie nauczyciel, żeby TH go wybrał, ach, Jasiu, to ty umiesz, to ty dziś to odpowiedzi. I wszyscy inni siedzą, uff, bo my nie umiemy, a Jasiu umie, to Jasiu dostał od nauczyciela dawkę cytokin. Rozmnażaj się, Jasiu, w setki tysięcy Jasiów i buf, przekształcaj się, Jasiu, w plazmocyty i produkuj przeciwciała, bo ty umiesz. Dlatego pomimo że B mają MHC2, to ono im służy tak jakby do zgłaszania się do odpowiedzi, a nie do aktywowania TH. Mam nadzieję, że Michał, to zrozumiałeś. Wykrywając, różnicują się w plazmocyty, one wykrywając, zgłaszają się, a to TH
teraz je tutaj popieści odpowiednio cytokinami i one zaczną się mnożyć, one zaczną się aktywować, bo to jest dzięki, tak jakby bez TH, on sam z siebie nie aktywuje się i nie, no po prostu, inaczej jakbyś miał HIV, przepraszam, że tak mówię, ale jakbyś miał HIV, to przecież limfocyty B też by mogły wykryć obcą chorobę, ale HIV jak ci zniszczy wszystkie TH helpersów, no to niestety, pomimo że masz B, nie uruchomisz tej odpowiedzi. Jasne DNA? Kamil, nie przeklinaj. Dobra. Jakie to zmiany zachodzą w limfocytach podczas aktywacji, że aż mają inną nazwę? Różne. Kto to wie? One po prostu się odpowiednio aktywują, potem już zdychają, nie wychodzą z tej aktywacji. Czyli po prostu to już jest zrobienie takiego agresywnego zombie, który po prostu padnie. Ale bardzo, nie wiem ileś tam, ale set tysięcy czy nawet milionów na sekundę przeciwciał z siebie wypluwają. To jest po prostu cały metabolizm, energia, wszystko. Tam jest po prostu fabryka, na reaktor na 300% energetyczny, żeby tylko ładować białko, 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 białko. Czyli wyobraźcie sobie, jak tam setki tysięcy na sekundę, możecie sprawdzić, ile tam wypluwają te limfocyty z siebie, no to ileś tam rybosomy, ileś tam musi, ile to tego tam musi zapierdzielać, to się w głowie nie mieści. Natalia, ze szczepieniami to jest różnie. Każde, tak jakby komórki pamięci na różne antygeny mają różną trwałość, jedne do końca życia, inne trzeba powtarzać, inne trzeba kilka razy szczepić, bo na przykład antygen na tyle słabo inicjuje odpowiedź, pobudza odpowiedź, że za mało komórek pamięci powstanie, dlatego trzeba doszczepić ze 2-3 razy, żeby powstał odpowiedni poziom tych komórek, także tak to wygląda. Wąż, komórki tuczne nie tyle prezentują antygen, co wszczepiają w swoje komórki przeciwciała IgE, które właśnie wykrywając potem antygen, alergen, będą uwalniały komórki tuczne. Także tuczne nie bardzo prezentują, inaczej musiałaby fagocytować, a tego nie do końca robią. One po prostu przechowują histaminę. Dlatego Weronika jest więcej, bo tam są węzły chłonne, w których one się namnażają. Dwa, że te komórki i tak mogą pełzać, więc to nie jest dyfuzja limfocytów, Weronika. One się nie wyrównają na zasadzie, tu jest więcej, tu jest mniej, to nie, nie, one pełzają, one sobie wybierają miejsca, które chcą. A że tak naprawdę układ limfatyczny silnie jest związany z całą tą, wiecie, namnażaniem, przecież węzły chłonne to jest miejsce właśnie aktywnego stacjonowania tych limfocytów, a to jest układ limfatyczny i aktywnego ich namnażania podczas infekcji. No tak jest, że rzeczywiście onych w limfie jest ich więcej i to jest fakt, natomiast one stężeniowo się nie wyrównają. Nie, nie, nie. Zresztą Jezu, jak to brzmi, stężenie komórek. Trochę tak kwadratowo. Czekajcie, zetrę już tę herezję. Najgorzej, że nie wziąłem sobie szmatki, ale to nic. Dobrze, już wracam do waszych pytań. No i znalazł ktoś, jakie są tam metody tego kwaso, zasadu chłonne, o co tam chodzi w tym? Dobra, co tu mamy dalej? Dlaczego niektóre antygen trzeba szczepić? Nie mam pojęcia, o co chodzi. A nie można napisać, że dressing over, świetnie. Crossing over, czy zwiększa zmienność? Jaką? Crossing over zwiększa genetyczną, rekombinacyjną. Zwiększa zmienność. No, bardziej by się do Kamila tu przychylił. On wprowadza zmienność. Natomiast zwiększa. To też zależy, czy mówimy o komórkach potomnych, czy wiecie, czy w populacji. To takie pytania, kurczę, to czy może, to kontekst moim zdaniem jest potrzebny. Gerard Jaski. Rzeczywiście, coś w tym jest. Dobra, pana Daniela już zbanujemy. Okej. Okay. Dziś jestem. Zrobić schemat.
Hedi, ale to jest taka podstawa podstaw. No, czynna, bierna, naturalna, sztuczna. To po prostu. Kosmos. Zgubiłem się na tym czacie już, słuchajcie. Banuję ludzi i się zgubiłem. Dobra. O, tu gdzieś byłem. Okej, okay, witamy Michała. A mastocyty, Weronika, to są komórki tuczne. To się nazywają mastocyty. Po angielsku się po prostu nazywa mast cells. Mast. Takie MAST. Mast. Mastocyty. To tak spolszczone chyba. Pewnie to synonimy znajdziecie, bo zawsze to było traktowane tak jakby. Wracając dalej, brak jest, że eozynofile w kluczach. Obydwie wywołują alergię. Tak jakby odpowiadają za alergię. Natomiast nie znam tych kluczy i nie wiem, w jakich zbiorach. Komórki NK dlaczego są nieswoiste? Dotknęłaś temat. Jako nauczyciel powinienem powiedzieć, bo tak, zakuj i będzie dobrze. Natomiast, no, jak już pytasz, czekajcie, gdzieś tu sobie przyczaiłem, to proszę bardzo. Jak już lubicie porównania, a nie chodzicie na nasze kursy, no to niestety nie nasłuchacie się moich fantastycznych porównań. W ogóle wejdźcie u nas w sklep, trochę prywaty pouprawiam, bo mamy super warsztaty, ruszają trochę za nią, trochę ze mną, w sobotę o 15, takie online'owe. Taniutkie jak barszcz, można sobie kupić u nas w sklepie. Analiza długich tekstów, ja statystykę zrobię, pobawimy się w ocenianie waszych odpowiedzi, pokażemy wam, jak analizujemy te zadania, powtórzymy czasowniki operacyjne, czyli taki boost, można powiedzieć, tuż przed samą maturą, takich, no, umiejętności. To będzie trwało przez cały marzec, gdzieś tam do początku kwietnia. Także zerknijcie, jak jesteście zainteresowani. A ja tłumaczę, czemu NK są nieswoiste. Bo cytotoksyczne to są takie, można powiedzieć, łagodny policjant, który niby jest na straży, ale nie bije wszystkich obywateli, tylko trzeba go troszeczkę podstymulować, coś mu tam pokazać, szepnąć słówko nie takie jak trzeba, żeby się ten policjant wkurzył i zaczął cię tam, no, mocno, że tak powiem, gasić do ziemi. Więc jak to wygląda? Oczywiście musimy, taka zainfekowana komórka musi pokazać obcy antygen na MHC1. Ona nie ma MHC2, bo MHC2 mają tylko B do zgłaszania się do odpowiedzi oraz mają prezentujące, czyli makrofagi i dendrytyczne. Natomiast MHC1, mamy tutaj, moi kochani, prezentację antygenu, świetnie, dlatego jest rozpoznanie tymi słynnymi receptorami CD8, CD8 plus, właśnie, to jest w sumie koreceptor, ale nieważne, wykrycie tego na MHC1. I teraz, skoro ta komórka się uaktywni do cytotoksycznej odpowiedzi poprzez wykrycie konkretnego antygenu, no to działa swoiście. Natomiast jak działa NK? To jest taki trochę agresywny kibic, który wychodzi zawiedziony z meczu Legii na Łazienkowskiej, bo Legia przegrała. I on swoim narzędziem pocieszenia, czyli kijem baseballowym, najchętniej by wszystkim, że tak powiem, dał znać, że jego ukochany zespół, no, przegrał. Dlatego, moi kochani, ta komórka chce bić wszystkich od razu. I to taka twoja dobra komóreczka, ona ma się obronić przed agresywnym NK, mając odpowiedni układ MHC1. I teraz, jeżeli ta agresywna NK podejdzie, a ty masz swój dowodzik, masz swoje MHC, to
to ona powie, oho, 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 ty czerwony jesteś, mój ziomeczek, jest dobrze. Natomiast jeśli jakiś nowotwór, bo nowotwory na przykład powodują, że te komórki szybko się dzielą i nie nadążają z wstawianiem MHC1, czyli mają za małe tak jakby stężenie, układ tego MHC1, albo zmienione, mają jakieś neoantygeny, nowe wytworzone wersje, nieco zmienione, albo są zakażone jakimś wirusem czy czymś i po prostu wstawiają jakieś dziwne antygeny, bo wirus, wiecie, że różne zmusza komórkę do wstawiania, no coś się dzieje, to wówczas taka NK widzi, że ten dowodzik jest jakiś inny, jakiś podrobiony i masz łomot, niestety. Dlatego, czy coś cię zainfekuje i ty pokażesz, to TC cię złupią. Czy nie chcesz pokazywać, ale jesteś nieco zmieniony, nie swój, inny, to też masz łomot. Musisz być swój, idealny, niezmieniony, wtedy cię NK nie tknie. I nie możesz być zarażony, żeby coś pokazywać obcego, wtedy cię cytotoksyczny nie tknie, wtedy jest idealne społeczeństwo. Nie ma obcych, nie ma chorych, idealnie. Kto tylko nie taki, kto tylko coś pokazuje, że jest chory, łubudu, łomot. I to jest niestety, this is Sparta, tak by to należało rzec, to jest po prostu totalna zero-jedynkowość, nie swój, out, chory, out. Niestety tak to działa. Dlatego agresywny nie rozpoznaje antygenu. On nie czeka na kuleczkę żółtą, nie czeka na prezentację jakiegoś infekcji. On tylko patrzy, masz dowodzik czy nie masz dowodziku, bo każda wasza komórka ma ID, ma MHC1. I jak masz tylko coś nie tak, to masz łomot. Dlatego jest nieswoista. Zgadza się Natalia teraz w mózgu wszystko? Komórki dendrytyczne są odmianą makrofagów. Robią to dość podobnie. One tylko zaciągają wroga w głąb kraju, tak do węzłów chłonnych, ale mechanizm fagocytozy i prezentacji jest podobny. Także tutaj zresztą one tak jakby nieco pełzają bardziej i to makrofagi już w głębi bardziej prezentują, ale to nie wnikajcie. Oni wam pokażą na schemacie, opiszą. Nie musicie znać różnic między dendrytycznymi makrofagami. Tylko ogólnie prezentacja antygenu. Dziękuję. Natalia, nie słuchaj Kamila, bo coś tam się mu pomyliło. Raz pisze o swoistej, a potem znowu o swoistej, nie wiem. Ale dobry wniosek, Natalia. Muszę to sobie powtórzyć. No niestety, ja wiem, że tych działów to jest pierdyliard i ciut-ciut. To jest masakra, kochani, co się dzieje. TH kolokwialnie rzecz biorąc pamiętają, jak mają się dopasować do takiego różnego antygenu tu prezentowanego. Także one de facto i tak mają swoje, ojejku, tu są TH, i tak mają swoje receptory, więc tych komórek TH pamięci nie do końca my tykamy, więc nie skupiajcie się na nich. Każdy limfocyt tworzy komórki pamięci, ale dobra. Dobrze. Postaram się nie seplenić, panie Michale. A no właśnie, Kamil, czemu witamina C poprawia odporność albo sauna? Jezu, tak czy siak, Natalia, nie mówiłem dzisiaj, a nie, to może na lekcji jakiejś mówiłem, już mi się, że tak powiem, już mi się to troszeczkę miesza. Więcej uprawiające poprawną dykcję. Natalia, chodzi o to, że generalnie witamina C będzie potrzebna jako, powiedzmy, no taki koenzymik do syntezy kolagenu. Na jednym z etapów syntez kolagenu, a jak masz niedobór witaminy C, niedobór kolagenu wtedy, bo tam hydroksylaza nie dokona hydroksylacji proliny, nie będzie dobrego sieciowania kolagenu, whatever, tak czy siak, Natalia, tak czy siak, jak masz niedobór kolagenu, to błony podstawne szrak trafia, na błonki są słabsze, tkanki łączne są słabsze, a jak wszystko jest słabsze, rozszczelnia się, bakteriozy, jakieś inne dziadozy mogą wchodzić,
Także generalnie masz osłabione te warstwy ochronne, tych nabłonkowo-łączne i dlatego masz większą podatność na infekcje. Także tutaj ta witamina C, natomiast sauna czemu poprawia odporność? Może chodzi o jakieś hartowanie się bardziej. Tutaj Michał, nasz lekarz znajomy, tam się wypowiadał kiedyś na ten temat, ale ja już niewiele z tego pamiętam. Generalnie sama sauna i rozgrzanie niekoniecznie, ale właśnie taka szybka zmiana, ciepło, potem na zimno, potem na ciepło, potem na zimno, właśnie coś tam generalnie chyba też z tymi naczyniami, ale jak to działa do końca, nie wiem. I ostatnie, jak robicie takie prysznice ciepłe, zimne, ostatni podobno powinien być zimny, żeby to zadziałało. Ale o co w tym chodzi? Może uelastycznienie, może jakieś, wtedy to bardziej pobudza syntezę jakichś właśnie takich tych uszczelniających białek czegoś. No to trudno jest mi to powiedzieć, bo to już jest... Dobra. MHC1, MHC2 to są dwa rodzaje, tak jakby dwie odmiany tych. Nie wiem, czy jeszcze jakiś pododmian tam nie ma, ale to już mówię, zaawansowana immunity. Tak czy siak MHC1 to jest dowód osobisty twój, Haniu, a MHC2 to jest VIP-owska legitymacja, że możesz pistolet pokazywać i strzelać. Po prostu, że jesteś żołnierzem takim rasowym. Także MHC2 służy do pokazywania obcych niegrzecznych rzeczy, że możesz wyjąć granat w markecie i nikt cię nie policja cię, że tak powiem, do więzienia nie wsadzi, bo możesz pokazać granat, bo masz, jestem żołnierzem, mam VIP-owską legitymację. A MHC1 musi mieć każda nasza komórka, erytrocyty ich nie mają chyba. Jądrzasta, bo wszystkie nasze komórki są jądrowe, a nie wszystkie są jądrzaste, tak. I dlatego tak to wygląda. Dobra. O Jezu, teraz się zaczyna szukanie. Czyli skoro jest prezentacja obcego antygenu, nie przez NK. Jak jest prezentacja, to tylko przez TC, Weronika. NK sprawdzają, czy masz dobre MHC. Po prostu. Każdego. A natomiast cytotoksyk tylko, kiedy wykryje prezentowany na MHC1 obcy antygen. A inaczej nie. Czyli nie zgodzę się z takim zdaniem, że prezentacja obcego atakowane przez T i T w tym samym czasie, tak? TH i NK w tym samym czasie. Tylko przez TC, NK działają nie tak jakby niezależnie. Nefer, TC wytwarzają odpowiednie cytokiny, aktywując je, ale ten mechanizm to jest dopiero gdzieś tam podawany w zaawansowanej immunologii na studiach, jak one aktywują. My ten mechanizm książkowo pomijamy, TC wykrył obcy antygen, więc po prostu, ale każda komórka musi być tak jakby aktywowana w pewien sposób, więc one muszą też zaczekać na aktywację. No mówię, my musimy na maturze to bardzo uprościć, żeby nie za dużo pisać, bo inaczej się nie wstrzelimy w klucze. Generalnie chyba wszystkie białe krwinki mają właściwości żerne, więc tutaj mówienie o typowej fagocytozie, to bym mówił tylko o monocytach, makrofagach i mówiłbym o neutrofilach, czyli tych obojętnochłonnych jako tych typowych fagocytarnych pierwszej linii. Natomiast o innych bym w ogóle się nie wypowiadał, czy jakiś bazofil, czy coś ma właściwości żerne, bo na pewno każda w jakimś stopniu tam ma te właściwości, ale nie jest to lepszy niż swoista Gabriel, bo jeśli masz twoją zdrową komórkę, podejdzie NK, twoją chorą komórkę, podejdzie NK, to może się okazać, że ona ma dobry MHC. I wtedy NK jej nie tknie, ale ta komórka pokazuje, ojej, jestem zarażona, więc wtedy cytotoksycznego musisz mieć. Gdyby to był lepszy sposób i skuteczny na wszystko, to byśmy mieli tylko ten mechanizm. No. Kurczę, bo w ogóle musicie zrozumieć może jedną rzecz.
jeżeli zainfekują was jakieś, nie wiem, bakterie mające obce antygeny, ja już dla uproszczenia będę mówił antygeny, wiadomo, że to musi być jakiś, powiedzmy, patogen z antygenami, to teraz mamy dwojakiego rodzaju stan. Część tych bakterii, część tych antygenów na bakteriach będzie w płynach ustrojowych pozakomórkowo, a część tych bakterii znajdzie się wewnątrz komórek, które zacznie infekować. I teraz tak, linia, którą my jesteśmy w stanie zadziałać, fagocytoza F zadziała na te pozakomórkowe, bo przecież w tych komórkach ty nie widzisz tego i nie jesteś w stanie tego fagocytować. Fagocytoza uruchomi limfocyty TH. Ale te limfocyty same z siebie nic nie mogą. Dlatego one uruchomią niejako linię B, która zacznie niszczyć te patogeny przeciwciałami pozakomórkowo. Fagocytoza zżera, przeciwciała niszczą, znakują układ dopełniacza, dokonuje lizy, odkurzacze zżerają. B, fagocytoza, to jest na to, co w krwi, w płynach, nie w komórkach. Jak się pozbyć tego wna, co jest w komórkach? Nie da się. Przeciwciała to białka nie przechodzą przez błony. Komórka nie wejdzie do komórki. Komórka nie zeżre całej komórki. Nie da się. No nie da się. No trzeba wymyślić sposób. Dlatego na to coś będą, kochani moi, działały właśnie NK, będą waliły i będą waliły cytotoksyki w to. Czyli cała nasza akcja, popatrzcie, jak to można fajnie sobie zrobić, pozakomórkowo i wewnątrzkomórkowo, więc powinien ten schemat jakoś opatentować, to jest nieswoiście fagocytoza plus dopełniacz, czyli komplement, który dopełni funkcję przeciwciał w zniszczeniu, bo same przeciwciała nie dokonają lizy, muszą mieć układ dopełniacza, żeby on dokonał lizy, oraz mogą działać swoiście na zasadzie limfocytów B. A wewnątrzkomórkowo działają wam nieswoiście komórki NK, one tylko pytają, dowodzik nie ma, łup. Tam nie trzeba nic pokazywać. Nie masz dowodziku, out, nie pasujesz. Albo swoiście cytotoksyki. Te zareagują, kiedy franio pokaże, o, tu mnie zaatakowało, tu jest obcy antygen na MHC1. Wtedy zaatakują TC. A nad wszystkim aktywacją tego wszystkiego swoistego działają generałowie jako TH, które odpowiednio to aktywują. Czyli TH będzie wszystko aktywował, tak jakby, a T supresorowy, czy inaczej regulatorowy, będzie wszystko uspokajał. To już jest tak łopatologicznie spłaszczone walcem, że nie wiem, że jeśli ktoś mnie nie pozwie za to, że to tak naginam trochę rzeczywistość, ale naturalnie może wam to mocno w głowie ułożyć, żeby rozumieć wreszcie, po kiego grzyba się tylu komórek uczymy. Fagocytów, B, NK, TC, bo to o tym mało kto mówi. Albo mało kto od tego zaczyna, tylko każda pierdziela. Fagocytoza, to, wszystko gdzieś tam macie opisane, tekstach, ale nikt wam tego nie złączy i nie pokaże, po co jest to i to, skoro i to zabija, i to zabija, i to zabija, i to zabija. Dobra. Tak, Hania, NK nie rozpoznają antygenów, walą po MHC i tyle. Nie wiem, o czym piszesz, Nefer, dwuetapowy proces aktywacji, nie znam go nawet, że jest dwuetapowy, także sądzę, że nie trzeba tego znać.
jest wykrycie, jest pobudzenie do podziałów, no i potem aktywacja na zasadzie proliferacji, na zasadzie przekształcania w plazmocytat. Jakie są tam etapy, nie mam pojęcia, chyba że to, co powiedziałam, to o tym myślałeś. O Jezu, nie wiem, czy to nie jest Dominika, na spytki Bursa Fabrycjusza, taka specjalna struktura tworząca krwinki, ale wiem, że tam powstają jakieś limfocyty B, bo się od tego wzięła ta nazwa Bursa Fabrycji, ale co to jest? Dobre pytanie, Dominika, nie mam pojęcia. Pamiętajcie, że erytrocyty bezjądrzaste są tylko z ssaków. Hedy, nie musimy znać klas przeciwciał. A będą opisane, ty masz wiedzieć, jak mówisz o przeciwciałach, to jest główna klasa przeciwciał, czyli po prostu mówisz o IgG, natomiast do tej pory wszelakie, jak mówili o IgM, czy jakichś innych, to po prostu były w opisach, do czego one służą, także tu też pani Ania i tak dalej, nie zgadzamy się z tym, żeby nie kuć tych klas na pamięć, które są którymi. I te antygeny MHC2 mogą prezentować tylko limfocyty TC. O Jezus, Helenka, zgubiłem się. MHC2 nie jest na TC, one nie prezentują. Nie wiem, co piszesz. TC wykrywają, ale na MHC1. Nie wiem. Późno jest może, ale nie rozumiem, Helenka, co napisałaś o 9.41. Dobra, lecimy dalej. U ssaków ptaków zachodzi przede wszystkim w szpiku kostnym. Pamiętajcie, że ptaki nie mają wszystkich kości pustych, pneumatycznych, także to pewnie mają jakieś tam inne. Cześć Piotrek. Jak naprawdę prać przeciwciała? O, to mi się podoba. Paweł zadał pytanie, także na to teraz chwileczkę poświęcę czasu. Uwaga, bo znalazłem sobie tutaj też taki... Sporo tych schematów po prostu ze swoich materiałów IB gdzieś łapię, żeby, bo no, uważam, że są fajnie wytłumaczone. Więc uwaga, skupcie się. Same przeciwciała nie są aż takie groźne, bo one de facto nie zabijają tak naprawdę. One, podręczniki ładnie wychodzą z twarzą, mówiąc przeciwciała uczestniczą w zniszczeniu, albo przeciwciała biorą udział w zniszczeniu, co nie znaczy, że niszczą. Taki wytrych. Ale uwaga, przeciwciała mogą łączyć się z antygenami obcymi, powodując ich wytrącanie, czyli tak jak pewnie z angielskiego tu rozumiecie, że robią je tak jakby insoluble, czyli generalnie wytrącają się, nie są w roztworach, nie mogą przenikać przez błony, wytrącanie wystarczy, potem przyjdzie makrofag, zeżre. Aglutynacje. Czyli generalnie clumpings, czyli takie no zlepki komórek, które znowu często się wytrącają wtedy, albo nie mogą przenikać bakterie takie zlepione przez błony, albo gdzieś i stają się nieszkodliwe. Ale to cały czas nie jest tak jakby niszczenie, tylko no, agregowanie. Neutralizacja, na przykład w jakiś toksyn, czyli białek, łączą się z białkami toksycznymi, powodując, że są mniej toksyczne. Inflammation, czyli wywołują generalnie przeciwciała, na przykład w komórkach tucznych, prawda, wyrzut histaminy, czyli też mogą sprzyjać stanom takim alergicznym, zapalnym, prawda, i to jest nieniszczenie. To jest nieniszczenie, tylko to jest wspomaganie niszczenia, oczywiście poprzez opłaszczenie, poprzez tego typu zlepianie, wytrącanie, zlepianie, neutralizację, to, czy stan zapalny, to wszystko sprzyja opłaszczaniu i fagocytozie. Czyli właśnie mogą się specjalne białka dopełniacza przykleić, opłaszczyć, albo może fagocyt takie przeciwciała wykrywać i wtedy lepiej fagocytuje. I to jest dopiero zniszczenie tego poprzez fagocytozę. Natomiast przeciwciała mają taką specyficzną funkcję, jak się przyczepią, takiego znakowania komórek, i wówczas odpowiednie białka układu dopełniacza mogą poprzez interakcję z tymi przeciwciałami niszczyć komórkę. Czyli taki wybuch komórki, zniszczenie to nie przeciwciała same w sobie, tylko układ dopełniacza, który dopełnia akt
zniszczenia. Popatrzcie, co Nature Reviews Immunology nam prezentuje. Tak wyglądają bardzo profesjonalne schematy już z totalnie topowych czasopism na świecie. Widzicie komórkę nowotworową i teraz zobaczcie, taka komórka nowotworowa ma jakieś inne antygeny nietypowe, do których przyczepiają się przeciwciała. To są nasze typowe przeciwciała, poziom licealny. I teraz są specjalne białka układu dopełniacza C1, jakieś inne tam C3A, C5 i tak dalej, jakieś najróżniejsze mediatory. I teraz co się dzieje, moi kochani? Powoduje to, że uruchamiają się zależne od dopełniacza mechanizmy i robią się takie kanały w błonie i wtedy na przykład cały cytozol się rozpływa, dziurę robicie w takiej komórce i dochodzi do jej lizy, czyli de facto samo przeciwciało tylko oznakowało, czyli tak zwany marking nastąpił, a dopiero wtedy komplement, układ komplementu dopełniacza odpowiednio, widzicie, komórka fagocytarna może dopiero sfagocytować, kiedy takie przeciwciało oznaczy i ona ma specjalny receptor na to przeciwciało, też tak jakby zależny od pewnych białek dopełniacza, więc dopiero jak mamy przeciwciało, jak mamy układ dopełniacza, to wtedy przez odpowiednie receptory jest to aktywowane do fagocytozy. To już są naprawdę high life mechanizmy, których my no się nie uczymy w liceum, ale Biolowieczorek ma służyć też pogłębianiu wiedzy, pogłębianiu waszych, nie wiem, jakichś tam schizy w mózgu, więc na ile potrafię, to odpowiem. Oczywiście nie na wszystko pewnie będę umiał. Neutrofile są zwane mikrofagami, Hedy, więc powiem tak. Dominika, język, nie przeklinamy na czacie. Dziewucha i taki język. Pobierają sobie glukozę. Nie wiem, skąd pobierają. Nie wiem, czy to jest dobre pytanie, aż se zapiszę. Czy w limfie w ogóle znajdziemy cukier? Bo skąd by miał być? Przesącza się, czy nie przesącza? Na pewno się przesącza do płynów tkankowych, bo komórki z niego korzystają. To, że w jelitach go limfa nie pobiera, tylko pobiera chylomikrony, to Natalia nie znaczy, że z płynów całych tkankowych nie zostanie pobrana glukoza. Aczkolwiek komórki powinny wyssać większość, więc raczej ten poziom jest niski. Natomiast te komórki potrafią tam, na pewno, Natalia, na pewno węzły chłonne są ukrwione, także dostają glukozę i tlen niezależnie. Ale same naczynia limfatyczne, to dobre pytanie jest bardzo. To dobre pytanie jest. Natomiast węzły na pewno mają dostawę, supplye mają dostarczone, bo są ukrwione niezależnie. Dobra. Co wy z tymi piernikami? Dobra. Ja też chcę pierniki, jak zrobicie. Adres znacie. Dobra. Dlaczego w konflikcie serologicznym wszyscy mówią w kontekście RH, skoro matka ma... Dlaczego? Czyli rozumiem, dlaczego ten konflikt nie dotyczy samej grupy krwi, tylko czynnika RH. Nie wiem, może jest bardziej agresywny. Nigdy się na tym nie zastanawiałem. Dobra. Też mi się wydaje, że konflikty są na różnym poziomie, bo to są zawsze przeciwciała, które to... Natomiast RH może być bardziej taki typowy i mocny pod tym wpływem niż ABO. No Kounz, tak jest, no przyjdzie makrofag i zeżre, no pozamiatane, no taka jego funkcja, no czego nie rozumiesz?
No w płynach tkankowych to wiesz, te przeciwciała, no jak nawet we łzach są w czymś, no po prostu są tam produkowane, zresztą przeciwciała mogą być fagocytowane przez jedne komórki, wypuszczane z drugiej strony, tak jakby przez endocytozę, nie wiem, już to pewnie zależy od płynu, zależy od miejsca, także tutaj na pewno przy rozszczelnianiu, przy stanie zapalnym na pewno dużo białych krwinek może wychodzić poza krew, więc myślę, że takie plazmocyty aktywne też, no na pewno w płynach są przeciwciała, przecież Weronika, komórki tuczne się uwrażliwiają przeciwciałami, one muszą tam być. Opsonizacja to jest tak jakby opłaszczanie z naznaczeniem, Agnieszka. Dobra. Ok, czat się kończy. Dzięki, Michał, za zaproszenie. Pewnie przyjadę do Krakowa. Pozdrawiamy wykładowców przedmiotów humanistycznych bardziej. Nie wiem, czy jesteś humanistyczny, czy to, co tam wykładasz, ale fajnie, że wpadłeś. Nefer, zaczekajcie, bo Nefer ma problemy znowu jakieś z MHC. Zaczcie, kogo tulę, bo jeszcze Ślimak Kamil się dzisiaj z wami nie przywitał. Także powitanie od Kamila. Jeszcze się z wami pożegna. Nic się nie przypomnieliście, że Bielowieczorek jest nieważny, bo nie było Kamila. Czy cząsteczki MHC1 wiążą antygeny pochodzące od komórek wewnątrz? One... może tutaj, jeszcze raz, kurczę, popatrzcie, jeżeli jesteś komórką, może tu sobie to narysuję, jeżeli jesteś, każda komórka musi mieć MHC1, tak? Dowód osobisty, że jest twoją komórką. I to jest tylko po to, żeby, Nefer, żeby po prostu ją odróżnić od innej obcej komórki, od cudzoziemca, od imigranta, od kogoś, kto jest obcy i ma się nie znajdować na twoim terenie, po prostu, to jest dowodzik do wglądu. I teraz one nic nie wiążą, tak jakby pochodzące od komórek wewnątrz organizmu z zewnątrz. Uwaga, podsumowując fokus, jeżeli ciebie zarazi bakteria z antygenem, to ty ją zaprezentujesz na MHC1 i to jest sygnał na MHC1 dla limfocytu TC i limfocyt TC powie atak. I po prostu ciebie, nie wiem czy dobrze narysuję, zaciuka cię. Po prostu. Bożeś pokazał na MHC1. Nefer. Zaczekaj, Weronika, moment, bo już mi czat ucieka. Jezu, jacy niecierpliwi. Moment. Natomiast, jeżeli ty jesteś VIP, bo możesz więcej, Nefer, to i tak masz MHC1, bo inaczej dostaniesz łomot, musisz być swój, żeby żyć. Ale masz też dodatkowo MHC2, które nadają ci uprawnienia. To będzie dowodzik osobisty, a to będzie legitymacja VIP-owska, żołnierska. Dalej. Jeżeli teraz widzisz takie coś, to taki cwaniak, on nie da się zarazić, tylko on to sfagocytuje wcześniej, także on się cieszy, że przechytrzył taki antygen i dzięki temu, że go nie zaraził ten antygen, o ten, to on go może wstawić na MHC2, a MHC2 mają powinowactwo do receptorów CD4, czyli do receptorów na helpersach. To jest prezentacja na MHC2 do aktywacji TH, a to jest prezentacja, jestem zarażony, zabijcie mnie, bo stałem się inkubatorem dziadostwa.
Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, Nefer, ale IMHC1 i IMHC2 niejako pokazują od środka komórki, tak wystawiamy na IMHC2, one nie łapią nic na zewnątrz. Natomiast jak już lecimy po bandzie, proszę bardzo, natomiast limfocyty B, które mają MHC1, bo muszą być twoim ziomkiem, żeby nie dostać łomotu, mają MHC2, żeby wystawić prezentowany antygen, ale mają też przeciwciała D, które działają jak receptory i one wiążą wolny antygen, dlatego mówimy, że TH muszą mieć prezentowany antygen, a B widzą wolne antygeny. I one potem, jak mówiłem, dokonają endocytozy tego, ale znowu jest to endocytoza, to nie jest zarażenie, dlatego mają prawo czy zdolność pokazać tego na MHC2 i dlatego teraz przyjdzie sobie na ten, co wykrywa na MHC2, czyli przyjdzie sobie helper, a nie cytotoksyk i helper tym razem pobudzi to wszystko do boju. Power Rangers Activation. Nefer, napisz, czy zazgrzytało. Nie wiem dokładnie, do czego służą białka ostrej fazy. Powiem olewacko, Wiktoria, do wywołania ostrej fazy. To są pewne białka, też pewnie jakieś regulatorowe, ale co one robią, jak, ile ich jest, nie wiem, nie wykładam immunologii. Chyba białka laminarne mogą być traktowane, ale one są chyba od strony, znaczy każde białko selenka może być wykryte jako antygen, więc jak teoretycznie pewnie tak, no te laminy tam są jakoś tam, ale jak to działa wewnątrz komórki, na pewno te antygeny nie będą wykrywane, bo są wewnątrz komórki, więc a po co one wtedy są, I don't know. Dominika, nie widziałam, że chcesz ślimaka. Jak przestaniesz przeklinać, to ślimak się z tobą przywita osobiście. Deal? Pierwsze słyszę, Weronika, kontrola pozytywna i negatywna limfocytów w grasicy. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Jak wiesz, to chętnie wyślij mi maila z tym, jak rozkminisz albo gdzie to znalazłaś. Boże, w grasicy one po prostu dojrzewają. Tam jest mega skomplikowany proces nabywania tej odporności, ale kontrola pozytywna i negatywna? I don't know. Nie da się przeszczepić limfocytów. Da mi... Po prostu da się je z krwią przetoczyć, tak jakby, bo to nie narząd, ale przy transfuzji myślę, że normalnie byłyby niszczone jak obce komórki, no. Tylko, że bez efekty, to nie byłoby jakiegoś efektu wow. Po prostu przyszedł NK, chociaż jedne NK mogły, to na pewno jakiś schiza byłaby tu. Komórki są trochę jak narodowcy, Polska dla Pola. No trochę tak to wygląda, że te NK to tak... W ogóle cała wasza immunologia działa bardzo drastycznie. No this is Sparta, no po prostu. Tu nie ma miejsca na sentymenty, na pomoc, bo chorujesz, to ci pomogę wyzdrowić. Nie, chorujesz, po prostu out. To ten zdrowy się zaraz rozmnoży na dwa zdrowe i cię zastąpi. Tu nie ma co ratować. Chorego się nie ratuje tutaj, słuchajcie. This is Sparta. Za nóżkę i ze skały. Dobra. W takim razie ja też się chyba powoli już żegnam. Czy kępki Peyera są newralgiczne dla prawidłowego? Kępki Peyera ja na lekcjach każę w ogóle je olać. To są jakieś tam tkanka łączna, siateczkowata, gdzieś tam, która ma wyłapać przy wchłanianiu. Na pewno jest fajna, ale czy jest jakaś kluczowa? Tam są jakieś specjalne, Marcin, mechanizmy upośledzania odporności, ale na czym one polegają? Bo kobieta w ciąży ma osłabioną naturalnie odporność. Ale na czym to polega, to jest kosmos. Asia, spóźniłaś się, no sorry, już kończymy generalnie. No. Na czym polega zgodność tkankowa? Chodzi o to, że
Tak, to są te HLA, to są różne odmiany właśnie tej zgodności, te białka HLA. Natomiast chodzi o to tak najogólniej, że im większa zgodność tkankowa idealna jest wtedy, kiedy masz bliźniaka jednojajowego albo się sklonujesz, a tak masz bliższą, bądź większą bądź mniejszą zgodność. Przeszczepia się po to z większą zgodnością, bo wtedy one w mniejszym stopniu pobudzają reakcję odpornościową. Nie musisz tłumaczyć mechanizmu, to już jest wyjaśnienie. Im większa zgodność, czyli podobieństwo białek MHC, tym mniejsza, tak jakby aktywacja układu odpornościowego tego biorcy, tym słabszy odrzut. Odrzut będzie zawsze, chyba że tak jak mówię, bierzesz sobie nerkę od swojego klona, co nie jest do końca legalne mieć klona w dzisiejszych czasach i w ogóle, albo bierzesz sobie bliźniaka jednojajowego i wtedy wycinasz mu nerkę i sobie wkładasz ją, to wtedy masz idealną zgodność, tak? Dominika, co za tydzień? Nie zastanawiałem się, ale prawdopodobnie za tydzień, za tydzień, za tydzień. Immunologia poszła, krwionośny poszedł, wydalniczy poszedł, oddechowy poszedł, pokarmowy poszedł. Podejrzewam, że skupimy się na auć. Nerwowe i zmysły sobie może zrobimy. No, a potem jeszcze zostanie nam hormonalny i wreszcie będziemy mogli przejść do genetyki. Nie wiem, jak działa odczulanie, ale wiem, jak działa uczulanie. Tak na spidzie, na sam koniec. Już uczulanie. O tak mniej więcej działa uczulanie, natomiast nie wiem, jak odczulanie. Chodzi o to, że są specyficzne cząsteczki, alergeny. Alergeny nie wywołują tak jakby, to nie jest patogen, czyli nie wywoła choroby, ale jest reakcja immunologiczna, jest rozpoznany jako cząsteczka obca i oszukuje nasz układ, bo uruchamia ten układ, który chce walczyć, pomimo że to nie jest patogen. I tu jest klasyczna sytuacja. Limfocyt TH aktywuje limfocyt B. Limfocyt B tworzy, o, interleukina czwarta do aktywacji. Tylko że powstają przeciwciała IgE, czytaliśmy z Anią, jak one powstają, nigdzie tego nie ma, nie wiem, może jakiś student się wypowie, co ma immunologię, może już wie, po prostu nigdzie nie byłem w stanie znaleźć tak na szybkości dzisiaj, jak powstają te IgE. Pisze się, że po prostu powstają, to są nie IgG walczące, tylko IgE będą łapane odpowiednimi receptorami i wstawiane w błony komórek tucznych. I one w ten sposób mają więcej tych receptorów przeciwciał jako receptorów i dlatego potem, jak się pojawia taki alergen, to one tak jakby reagują wyrzutem. A jak się odczula, jak się, nie wiem, te komórki, czy się zmniejsza ich ilość, czy zmniejsza ilość receptorów, nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Cytokiny działają najróżniej. Aktywują, hamują, pobudzają, niszczą komórki, pobudzają do apoptozy. Cytokin są dziesiątki najróżniejszych, każda działa inaczej, każda pobudza swoje krwinki. Nie odpowiem, jak działają cytokiny. Działają regulując odpowiedź immunologiczną. Dobra. Dobra. Dzięki Natalia za miłe słowa. Interleukiny są najpotężniejszą frakcją cytokin, ale interferon jest cytokiną i czynnik nekrozy jest cytokiną. To jest bardzo duża grupa. Także nefertaki, interleukiny są najpotężniejszymi, najbardziej takimi klasycznymi limfocytarnymi właśnie tymi cytokinami, więc tutaj. A idź ty tam. No, zrobimy ten nerwowy i zmysły, słuchajcie, za tydzień. Także Iza tam ustrzeli jakiś znowu pewnie ogłoszonko na naszych social mediach. Także dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, bo już późno. Dobrej nocy, a jutro się wstaniemy. Nowy dzień do szkoły, wesoło, miło. A za tydzień zrobimy nerwowy. Natomiast za nią musicie czuwać, bo nie mam pojęcia, co Ania w piątki o 19 tam robi, czy tam u księdza w ochronie przyrody, czy w czym tam. Także czuwajcie. Dobranoc, zdrówka i do zobaczenia next week. Pa, pa.